Poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę księdza, to jak to jest? Łatwo otworzyć portfele Polaków? Yy, tak i nie. Zależy od obrazu, zależy od sygnału, jaki pójdzie ze strony potrzebującego i tego środowiska, w którym on się znajduje. Jeżeli przy tym potrzebującym są osoby, które potrafią yy, po prostu o jego biedzie, o jego potrzebie, o jego zbójcach, którzy go napadli, opowiedzieć opinii publicznej i wstrząsnąć nią, to, to otwieramy tak, serca i kieszenie. Natomiast jeżeli są ludzie niezaradni, albo powiedzmy no słabi, oni nie mają takich, w tej siatce społecznej nie mają nikogo znajomego, kto by ich wsparł, stanął za nimi, albo ich reprezentował, był ich ambasadorem, to umierają w biedzie, a łzy płyną po cichu. To ich sytuacja jest beznadziejna? Tak, tych drugich tak. Wtedy, wtedy po prostu y, się choruje, wtedy się cierpi, wtedy się umiera, wtedy się klepie biedę, wtedy jest się bezdomnym. Wtedy po prostu y, y, żyje się y, na, na, na krawędzi społecznej, społeczeństwa. Czyli kluczem jest dotarcie do szerokiej opinii publicznej i opowiedzenie tej opinii o swoich problemach w sposób autentyczny, przekonywujący. Tak, z tego co, co przez 20 lat obserwuję, to to jest kluczem, ale... Te klucze, one się znajdują w naszych rękach czasami, powiedzmy, przypadkowo, albo ktoś je wkłada w nasze ręce, prawda? Mówiłem o, tych, o tym lobby, który pomaga. Czasami jest to ślepy los, ktoś powie niewierzący, albo ktoś powie opatrzność. Mm -hmm. A łatwiej jest zbierać instytucji, czy takiej pojedynczej osobie, osobie postawionej naprzeciwko trudnego losu? Najłatwiej jest zbierać osobie, za którą stoi instytucja. W samotności, jak się zbiera, to wiedzą najlepiej biedacy, którzy ustawiają się pod katedrami. No bo ale tam... oni zbierają drobne kwoty. <laughs> tak, najmniej dla siebie, często nie wiadomo na co. Natomiast tutaj z tym przypadkiem, bo tego wyszliśmy, to jest po prostu rzecz, ja bym powiedział, fenomenalna. Ja miałem w ciągu dwudziestu tych, tych paru lat dyrektorowania taki przypadek w tamtym roku, kiedy zebraliśmy dla księdza Krzysztofa Grzywocza od 1500 osób 200 tysięcy w ciągu trzech duby. To jest... Y Imponujące, tak. zważywszy na ten czas. Tak, to była jesień. On poszedł w góry, na urlop, poszedł w Alpy i przepadł bez wieści. I jego przyjaciele, to była taka parafia osobowa jego, czyli ci, którzy korzystali z jego posługi w różny A, sposób. czyli de facto ludzie, którzy go znali, tak. czyli zbierali znajomi. Tak, tak. tak A 1500 w 1500 Tej zbiórki, o której mówimy, czyli na Dawida Drapacza, można przypuszczać, biorąc pod uwagę to, że tam akces do akcji zgłosiło kilkadziesiąt tysięcy co najmniej ludzi, że większość tych ludzi nie znała tego chłopca. Dokładnie. Ktoś się o tym opowiedział. To były media. Tutaj widać ogromną rolę mediów. To ja tego, tego to, to trudno przecenić. Rolę obrazu w gazecie, w internecie, w telewizji, głosu powiedzmy czy płaczu. Bo jak powiedziałem, łez nie widać ani nie słychać, ale łzy widać, ale, ale nie, nie słychać. Więc, więc jeżeli ktoś potrafi to pokazać, to wtedy wtedy otwieramy oczy. Otwierać oczy na to, co się dzieje wokół. To też jest chyba mi się wydaje taka społeczna rola mediów. I wtedy się docierają do biznesu i wtedy biznes też pokazuje taką społeczną odpowiedzialność. Ale jest tak, że jesteśmy właściwie bombardowani tego rodzaju wezwaniami do pomocy, apelami o przekazywanie pieniędzy. Tak. No jesteśmy skazani też na przeprowadzanie takiej dosyć brutalnej selekcji. No nie tak. jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Tak. Co w opinii księdza decyduje o tym, komu decydujemy się my z kolei pomóc? Myślę, że bardzo ważna jest osoba poszkodowanego. I bezsprzecznie priorytetem jest pomoc dzieciom, tym słabiutkim. One przyciągają. Tak samo jak kiedyś przyciągnęły, powiedzmy, nie wiem, pasterzy do żłóbka, mędrców z Dalekiego Wschodu, to to dzieciątko, prawda, dziecię się urodziło i w jakich warunkach, to my wiemy najlepiej i ono potem budziło litość, budziło współczucie, budziło miłość. I pomoc dla dzieci jest dzisiaj chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o cele pomagania. Na pewno trudniej byłoby zebrać taką kwotę dla bezdomnych, nie mówiąc już na przykład Albo dla o seniorach tak? osoby, która nie wygląda na chorą. To nie chodzi o to, czy wygląda, czy nie wygląda, ale, ale dla, dla dorosłej chorej, tak, to byłoby ciężko, dlatego że mówię, no tutaj mamy coś w sobie z dziecka i ta częstotliwość dla dziecka, ona to, jest, to się na tej linii dokonuje. Mhm, czyli, a można powiedzieć, że pomagając y takim dzieciom, pomagamy trochę sobie? Kupujemy sobie spokój sumienia? No, myślę, że. No, z całym nieszczęściem obecnym na świecie nie jesteśmy w stanie walczyć i rozwiązać problemów świata. Tak. No to może myślimy sobie tak: pomogę temu dziecku, no to może chociaż cząstka tego świata będzie lepsza. Na pewno tak można myśleć. Ja też będę lepszy sam, od siebie zaczynając, pomagając będę lepszy, natomiast tak bym nie skwitował tego, że, że ta cała pomoc do 5 milionów, to jest po prostu coś, kto dał, żeby się lepiej czuć. Myślę, że tam jest bardzo wielu szlachetnych ludzi, którzy, i tutaj jest taki aspekt, który ja dostrzegam w ciągu znowu tych moich lat doświadczeń, że ludzie, którzy wierzą, oni pomagają tym potrzebującym chorym umierającym wierzyć w Pana Boga pomagamy tym doświadczonym wierzyć w opatrzność Ak Bożą tak, my w, z nich, w, w nich wzbudzamy wiary. Ty jesteś w rękach Bożych. Ty nie jesteś na oceanie, na którym się nikt Tobą nie interesuje, nie, nie, nie zainteresuje, nie opiekuje, nie pomoże Ci. Jesteś taką, taką łupiną, którą rzuca w prawo, w lewo. Nie, jesteś w rękach Bożych. I dlatego y, taka, takie przeciąganie z pomocą. Y, takie czekanie, zwlekanie albo obracanie się w ogóle plecami, to ono powoduje, że ludzie tracą wiarę, popadają w rozpacz i są nękani pokusami przeciwko wierze w dobrego Boga. Ksiądz Arnold Drexler, dyrektor Caritas Diacezji Opolskiej jest dzisiaj naszym gościem. Ciąg dalszy rozmowy w internecie i w DAP+. Proszę księdza, a Caritas pomaga osobom dorosłym, dzieciom. Jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o cele pomocy dla Caritas? Jest różnica, panie redaktorze. Ja to widzę na przykład w jednym procencie. W jednym procencie to jest moje wielkie rozczarowanie. My mamy ten 1% w naszym Caritas, bodaj od 8 lat. Największa kwota, jaką zebraliśmy w ciągu roku, to była kwota 240 tysięcy. W tym roku zebraliśmy 104 tysiące. Czyli w ciągu tych... Mniej. Tak. Dużo mniej, o połowę. Tak, my co roku schodzimy około 10 tysięcy na dół. Dlaczego? Dlatego, że my pomagamy bardzo ogólnikowo, bardzo konkretnie, ale, ale pomoc jest kierowana w szerokie spektrum. Od nowonarodzonych, złożonych, nie wiem, w oknie życia, poprzez rehabilitację dzieci, poprzez dożywianie bezdomnych, poprzez opiekę domową nad chorymi, poprzez rehabilitację nad osobami, które wymagają usprawniania leczniczego. Spektrum bardzo szerokie. A ludzie lubią przekazywać swoje pieniądze na konkretny i często szybki cel. Prawda? Nasza pomoc ona jest systemowa. Pomagać ludziom w domu, to my nie pomagamy tylko jeden rok, Kupujemy sprzęt dla tych ludzi, dlatego że oni przebywają zawsze w domu. Trzeba ten pokój urządzić jak pokój szpitalny. Mówimy, kupujemy łóżka elektryczne, kupujemy podnośniki do wanny, chodziki, balkoniki, materace, saki, koncentratory itd. To, na to ludzie mówiono, to. No, to, to, to można kupić, to nie trzeba dzisiaj już. Bez tego, bez chodzika, nikt nie umrze dzisiaj, prawda? To jest plan długofalowy. Tak samo dożywianie bezdomnych, no i zawsze żeby tam gdzieś znajdą, nawet ze śmietnika wyciągną. Natomiast jeżeli umiera dziecko, walka z czasem, to widzimy, że te konkretne, szybkie i jak powiedziałem, najmłodsze poszkodowane osoby, one zyskują większą sympatię. To co można zrobić, jakich argumentów użyć, by ten trend odwrócić, o którym ksiądz wspomniał przed chwilą? Wracam do tego, co powiedziałem na początku. Tutaj to, co i pan redaktor też podkreślił, mianowicie my czasami bombardowani przez apele, jesteśmy uodpornieni na nie. To jest tak jak taka szczepionka jak na grypę, prawda? Ona uodparnia, tak samo i na dobre. Czyli ciągle ze wszystkich stron słyszymy, albo powiedzmy w zakładach pracy otrzymują na stół cały czas listy błagalne o mąkę, o nie wiem, o cokolwiek innego, prąd, wodę. Nie potrafią czegoś tam zapłacić i uodpornieni jesteśmy. Wydaje mi się, że dobra praca mediów, yy, która pokazuje cierpienie jako coś, co jest jednak rzeczą yy, taką jak totolotek. Każdego z nas to może spotkać i y, jak się czułeś wtedy, kiedy ci pomagano. Potrzebowałeś pomocy i ktoś ci pomógł. I tu wracamy do, do Chrystusa, który mówi: idź i czyń podobnie, prawda? Tobie ktoś pomógł, a nawet anonimowy. Ty pomagaj też. Bądź otwarty, nie zamyka się, nie żyj w kapsule, tylko w tej. Czuj w sobie taką ludzką, y, antropologiczną grawitację. To, to trochę taki argument z gatunku nie czyń drugiemu, co Tobie nie miło, albo czyń drugiemu, co Tobie miłe. Dokładnie. Można by to odwrócić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz Arnold Drexler, dyrektor Caritas di Dziękuję za zaproszenie. Poglądy i osądy.